Letni program zaprasza sponsor programu firma Koral, producent programów estradowych dla dzieci z udziałem pluszowych postaci z bajek. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów w Izbie Ustarki. Nawet się nie obejrzeliśmy, a dobrnęliśmy do 10. odcinka. Jakby na to nie spojrzeć, to nasz mały jubileusz. Nosiliśmy się z zamiarem przygotowania 5 odcinków naszego programu. Jednak dzięki Waszemu zaangażowaniu i pozytywnym komentarzom dobrnęliśmy do 10 odcinka. Czy będą kolejne? To już będzie zależało tylko i wyłącznie od Was. Dzisiaj zapraszam na kolejną odsłonę naszego programu. Interesy idą źle, znów znalazłam się na dnie. Niebo ciężkie jest od chmur, a w kieszeniach pełno dziur. Gazetę czytam jak co dnia, inni już dosięgli dna. Chociaż los nie sprzyja nam, ja nadzieję ciągle mam. Codziennie walę głową w mur, idę drogą pełną dziur, lecz próbuję raz i dwa, w końcu pęknie mur, nie ja. Prasę czytam coraz mniej, wciąż to samo piszą w niej. Ja te wszystkie bzdury znam i nadzieję tylko mam. Ciężkie dni skończą się, na zawsze miną chwile złe. Lepsze dni, mówię ci,
że w końcu przyjdą, przyjdą lepsze dni. W pierwszym odcinku naszych spotkań, rozmów w Izbie Usterki mieliśmy okazję gościć panią Ilonę Świerczek, która tak szczerze jak nikt inny dba o to pomieszczenie, pozyskując kolejne elementy wnętrza, dzięki którym jesteśmy w stanie przenieść się nieco w czasie wstecz. Od tego spotkania minęło już sporo czasu. Izba diametralnie się zmieniła od tego pierwszego kadru, a dzisiaj znów tutaj jesteśmy. Lokalizacyjnie nic się nie zmieniło. Wiejski Dom Kultury w sołectwie Grabówka. I to właśnie Grabówce w gminie Lubomia poświęcimy dzisiaj nieco więcej uwagi. Razem ze mną przy stole w Izbie Usterki pani Gabriela Świeży, sołtys sołectwa Grabówka. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Sołectwo Grabówka położone jest w zasadzie w samym środku, w sercu gminy Lubomia. Ciągnie się od Kopca poprzez wzgórze zwane Lichnowcem, aż po Stawy Wielikąt. Czy do Grabówki można trafić bez problemu? No, mi się wydaje, że bez problemu, ale wiem, że Grabówka była kojarzona tylko z tymi trzema blokami, które znajdują się przy głównej drodze. A nasza mała wioska, trzeba zjechać troszeczkę niżej i do tego urokliwego miejsca się łatwo dostanie. Urokliwe miejsce, do którego trzeba zjechać z głównej drogi. Ilu mieszkańców liczy Grabówka? Grabówka liczy około 350 mieszkańców, ale to jest tak, 220 nasza wioska i nasze bloki, też nasze, około 130 osób. Celowo zadałem to pytanie o lokalizację i dojazd do Grabówki, bo zawsze wydawało mi się, że Grabówka to taka mała osada ulokowana gdzieś na uboczu, tętniąca tak trochę swoim życiem. Z biegiem czasu staliście się jednym z prężniejszych sołectw w gminie. Dom Kultury, mały kościółek, bogata historia tego miejsca. Tak, oczywiście. Urodziny Grabówki datujemy na 1603 rok, kiedy to majątek zakupili Rajswicowie i w miejsce lasu grabowego wybudowali właśnie zamek i w tym zamku osiedli. I były zabudowania do tego, oczywiście dworskie, i od tego wywodzi się no ta nasza Grabówka. Był zamek na Grabówce. Był zamek na Grabówce. Na początku drewniany, a na początku XIX, właśnie w XVII wieku drewniany, na początku XIX wieku już murowany. Ale sporo jest takich zabytków, bo po zamku już zostały zgliszcza, już tylko i wyłącznie gdzieś tam zapiski kronikarskie i historyczne, czy też w książkach odnajdziemy jakiś rys tego właśnie zamku, ale sporo jest tutaj zabytków. Jest sporo zabytków, bo właśnie Grabówka to była taka, to był majątek, który się wybijał. To był sam majątek Grabówka, do niego należała i Lubomia, i Syryna, i Nieboczowy. To był majorat tak zwany. I tu właśnie ta Grabówka miała tak jakby takie miejsce, no, znaczące w gminie. Była nawet w latach, początek XIX, 1864 bodajże, notuje się, że była gmina Grabówka. Znajdowały się najważniejsze urzędy Policji Miejscowej, urzędy stanu cywilnego. A jeszcze jedna ciekawostka. Wyobraź sobie, Tomku, że w 1765 roku na Grabówce była szkoła, bo był właśnie nauczyciel dzieci dworskich, 1765. Aż trudno w to uwierzyć, że wy jako Grabówka nie zostaliście siedzibą gminy w dalszym ciągu. No też się dziwię. Tym bardziej, że lokalizacja wyśmienita na wzgórzu. Jeżeli pytałem o zabytki, sporo tutaj mowy o historii, o tym dworskim życiu na Grabówce, ale pozostały pamiątki z dawnych czasów, na przykład spichlerz, o którym dużo można przeczytać, a niekoniecznie wszyscy go odwiedzają, bo być może nawet nie wiedzą, gdzie on jest ulokowany. No właśnie, troszeczkę trzeba zjechać od głównej drogi i ten spichlerz zobaczymy. No wiadomo, już jest nadgryziony zębem czasu, ale jest przepiękny. Muszę powiedzieć, że no, parę lat temu nawet mieliśmy tu plener malarski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Fotografia i plener malarski był właśnie w tym spichlerzu.
To jest spichlerz, o ile mnie pamięć nie myli, z XVIII wieku. Taki charakterystyczny dla tego obszaru, bo sypaniec. Tak, nazywany sypaniem. Tak zwało się. Miało przypory i tam były... zresztą ten spichlerz był, czyli te nasze sypanie, było wykorzystywane do czasów, ja pamiętam, jak jeszcze funkcjonował funkcjonował PGR, no to tam po prostu były zapasy zboża, no tam się przesypywało, szuflowało i tak dalej, no do tego ten spichlerz służył. On był i piękny, i funkcjonalny. Zgodnie z regułami języka polskiego, trzeba byłoby powiedzieć, że wybieramy się do Grabówki, a jednak lokalna społeczność przez cały czas ma w sobie te zaciągłości sprzed x lat do tyłu i wybierają się na Grabówkę. Na Grabówkę. I jest to tak, no, wiem, że może fonetycznie niepoprawne, ale my i tak mieszkamy na Grabówce, przychodzimy na Grabówka, msze święte w kościółku są na Grabówce, tak samo jak mieszkańcy, zresztą bardzo, bardzo dużo mieszkańców pracowało najpierw w dworze, potem w PGR-ze. Mieszkańcy nie brali tego PGR-u po prostu do wiadomości, bo oni ciągle w tym dworze pracowali. To już były lata 70. i oni dalej pracowali w tym dworze. Czyli jakieś takie z tym dworem musieli mieć dobre skojarzenia, skoro ten dwór im pasował. Dobre skojarzenia i z pewnością przyzwyczajenie do tej nazwy. Wspomniała Pani o kościółku. W Grabówce została odbudowana kaplica z ligoty tworkowskiej, wsi zlikwidowanej niestety w związku z budową zbiornika Racibórz Dolny. No w zasadzie od tego czasu, kiedy no niestety ligota już została przeznaczona do przesiedlenia, no to ta Grabówka trochę też ożyła, no bo były takie petycje, no muszę zacząć Tomko od tego, że jak zostałam sołtysem w 99 roku, czyli w ubiegłym wieku jeszcze, to ta Grabówka była po reformach Balcerowicza, czyli sypała się. I tu nie mieliśmy żadnego miejsca spotkań. No, praktycznie sprowadzało się to do tego, że za co też muszę podziękować swojej rodzinie, bo podatek zbierał się u mnie w domu. Przygotowania do różnych imprez toczyły się u mnie w domu. Zresztą, nieskromnie powiem, że Tomek też wie. Tak, chciałem właśnie wejść w słowo i powiedzieć, że nawet pomimo tego, że nie było tego miejsca, żeby się spotkać, to ta Grabówka przez cały czas za kadencji pani sołtys, pani Gabrysi Świeży, tętniła życiem. Tu przez cały czas coś się działo. Okoliczne miejscowości wręcz wam zazdrościły, że ta Grabówka taka mała, a tu tak prężnie coś się dzieje, festyny, imprezy. Przez cały czas żyło życie lokalnej społeczności. No tak, no i potem po prostu mieliśmy takie bardzo wielkie pragnienie, żeby mieć swoje miejsce, gdzieś zrobić zebranie, gdzieś zrobić spotkanie. Po prostu zazdrościliśmy innym sołectwom, że to mają, a my nie. No ale właśnie od tego 2004 roku, jak zaczęło się już tak, zaczęły się takie powiedzmy przymierzenia do budowy tego zbiornika, no to chodziliśmy z petycjami, z prośbami do naszego wójta, pana doktora Czesława Burka, no i on po prostu zrozumiał nasze chęci, nasze potrzeby. No i po prostu w ramach odtworzenia obiektów, które znajdowały się, gminy, które znajdowały się na terenie ligoty tworkowskiej, zaczęliśmy się starać o to, żeby je odtworzyć właśnie w miejscowości Grabówka. Historia tego miejsca nad wyraz bogata, zresztą sami Państwo słyszycie. I powiem nieskromnie, marzenia, nawet fakty, najskromniejsze marzenia po prostu to się spełniły w procentach iluś. I jeszcze muszę powiedzieć też, że naprawdę była to walka. To nie było tak, że prosto, że myśmy poszli, myśmy chcieli i się dało. Naprawdę pan wójt się zaangażował, nawet żeśmy mu nadali tytuł Czesław Waleczny. Bo to była naprawdę droga przez mękę, żeby doprowadzić do tego, by te obiekty tu powstały i żeby one zaczęły funkcjonować. Czy one tu pasują? Czy one spełniają swoją rolę na tej Grabówce? Może?
Myślę, że zamierz słowo. Myślę, że sprawdzają się w tym miejscu. Drodzy Państwo, Grabówka, jeżeli chodzi o mnie, zawsze była takim miejscem wzorcowym. Zawsze powtarzałem wszystkim organizatorom imprez, jedźcie na Grabówkę, zobaczcie, jak może być zorganizowana impreza. Tu była zaangażowana cała społeczność. I chyba tak pozostało do dnia dzisiejszego. Tak, i no, szóstą kadencję pełnię funkcję sołtysa, ostatnią już, zapowiedział mi mój małżonek. I muszę powiedzieć, że no dzięki ludziom, bo małe społeczności mają to do siebie, że ludzie muszą sami sobie coś wypracować. Nie można powiedzieć tak jak we wsi w Lubomi, w Syrenii, gdzie jest ponad około 3000 ludzi, a niech se to zrobi ktoś inny. Nie, tu nie ma kogoś innego. Jak ty tego nie zrobisz, no to tego nie będzie. Pani Gabrysiu, bordynowska pani. To też historia związana z Grabówką, z tym miejscem, ale tak szczerze, co to takiego i dlaczego warto poświęcić temu tematowi nieco więcej uwagi? Boldynowska pani to jest taki nasza lokalna legenda, nasze lokalne opowiadanie o tym. I muszę wam powiedzieć tak, są dwie wersje tak jakby istnienia tej Bordynowskiej Pani. Jedna opisana właśnie przez pana Brunona Strzałkę, pana profesora, który też był lubulnikiem i on pozbierał te wszystkie nasze gotki, bojki śląskie po starkach, po ciotkach i tak dalej i opisał to, pięknie wydane przez naszą gminę. I istnieje druga właśnie, ale najpierw powiem o tej pierwszej, jak mi to moja starka opowiadała. Otóż ta Bordynowska Pani to była właścicielka tej całej Grabówki i ona tu na tej Grabówce mieszkała. Ludzie ją pamiętają, że była młodo, bardzo fajno i decki chodziła po czorno obleczoną. Była ogromnie smutno, ale bardzo dobro do ludzi i ludzie ją bardzo szanowali. Ta Pani Bordynowska sprzedała ta Grabówka i wykludziła się Kaś, ale zapisała w testamencie, że jak umrze, to chce być na tej Grabówce pochowano. Ma być pochowano w proste koszuli, w nieheblowanej truwli, na wozie, tym wóz mają ciągnąć woły i kaj te woły staną trzeci roz, tam ją mają pochować. I tak ta legenda krążyła, tak mi ją moja starka opowiadała i ja teraz ją ciebie też tak opowiadam. Ale no, tu mamy panią profesor Annę Wróbel, która opisała właśnie dzieje tej Bordynowskiej Pani i tam są troszeczkę inne fakty. Oczywiście Zofia Eleonora von Bodehausen, czyli Bordynowska Pani po naszemu, mieszkała na Grabówce, urodziła się w 1677 roku, w 1714 zamieszkała na tej Grabówce, miała trzy córki i dwóch synów. W 1730 roku sprzedała Grabówkę księciu Lichnowskiemu. Odtąd Grabówka należała do księcia Lichnowskiego. I rzeczywiście wyprowadziła się. Zmarła w 1751 roku. I rzeczywiście została w Brzegu. Zmarła i została przewieziona do Grabówki i złożona w murowanym grobowcu, który stał wśród pól. No, tu mamy taką sprzeczność, bo wiadomo, że pan Lichnowski raczej by nie murowało się u kogoś tego grobowca na czyjejś ziemi, więc wysnuto wnioski, że ten grobowiec już musiał tam istnieć szybciej. Cześć. I rzeczywiście po pracach archeologicznych stwierdzono, że w tym grobowcu były złożone zwłoki dwojga dzieci tej Bordynowskiej Pani i ona po prostu wróciła spocząć razem z tymi swoimi dziećmi. Kilka lat wstecz odbył się kolejny pogrzeb Bordynowskiej Pani, to za sprawą inicjatywy Domu Kultury w Lubomii i Muzeum w Wodzisławiu Śląskim. Tak. Ten pogrzeb odbył się 27 maja 2018 roku. Był uroczysty kondukt pogrzebowy, były kondukt pogrzebowy, czyli były panie w strojach z epoki, szły za tym konduktem. No i muszę powiedzieć, że praktycznie cała wieś poszła odprowadzić tą Bordynowską Panią na miejsce jej wiecznego spoczynku.
Czyli teraz zapytam, od 2018 roku, od tego pogrzebu, jesteśmy bliżsi tej historii naszych prababć i pana Brunona Strzałki, czy jednak tych potwierdzonych historycznie danych? Pani Anny Wróbel, dlatego że, no, jak już wspomniałam, rodzina Lichnowskich, byli to dość światli ludzie, więc oni notowali i dużo właśnie tych faktów historycznych, jak się pogrzebie w tych wszystkich parafiach i tak dalej, można wyczytać z tego. I to jest właśnie praca wieloletnia pani Anny Wróbel, która nam te nasze wsie, po prostu przybliżyła. O. Pytanie, które bez wątpienia interesuje te osoby, które oglądają nasz program. Czy przez Grabówkę przebiega jakiś szlak rowerowy? Czy można tutaj dojechać rowerem? Oczywiście, że przebiega szlak rowerowy. Mamy tu nawet takie miejsce spoczynkowe, mamy platformę widokową. Nawet tu dwa razy już było zakończenie właśnie takiego rajdu rowerowego. Zapraszamy wszystkich rowerzystów. I nie tylko rowerzystów. No i nie tylko rowerzystów. Wzorem poprzednich odcinków zapraszam zatem na film ukazujący piękno i specyfikę sołectwa Grabówka. Grabówka to wieś w Polsce położona w województwie śląskim w powiecie wodzisławskim w gminie Lubomia. Sołectwo położone jest w samym środku gminy. Ciągnie się od Kopca przez wzgórze zwane Lichnowcem aż po Stawy Wielikąt. Początki Grabówki sięgają roku 1603. Na wzgórzu, w miejscu grabowego lasu, powstał dwór z folwarkiem. Z Grabówki łatwo można dotrzeć na Wielikąt. Natomiast pomiędzy Wielikątem a Grabówką wiedzie polna droga nazwana pod Jaworami, czy też Aleja Starych Drzew. Tradycja obsadzania dróg w pobliżu wsi wywodzi się z XIX wieku. Wówczas zwyczajowo folwarki i majątki ziemskie, trakty i gościńce obsadzano drzewami liściastymi. Aleja i nasadzenia tworzą szpaler drzew przy ulicach Bordynowskiej i Górnej, prowadzące niegdyś do majątku na Grabówce. Dziś są naturalnym łącznikiem pomiędzy kompleksem stawów, zabytkowym spichlerzem, a pomnikowymi lipami z barokową figurą świętego Jana Nepomucena. Piękno tego obszaru podkreślają wiekowe i potężne klony, jesiony o fantazyjnie rozszerzonych szyjach korzeniowych, olchy i dęby. W 1993 roku na mocy rozporządzenia wojewody katowickiego został utworzony Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wielikąt, który obejmuje stawy wraz z otaczającymi polami i łąkami. Stanowiska lęgowe mają tu gatunki ptaków zagrożone wyginięciem. W 2018 roku powstała platforma widokowa, z której rozpościera się obraz na stawy. Cennym zabytkiem jest murowany spichlerz z XVIII wieku, zwany sypańcem. Posiada on ozdobny portal z bloków kamiennych. W Grabówce została odbudowana kaplica z ligoty tworkowskiej, wsi zlikwidowanej w związku z budową zbiornika Racibórz Dolny. Budynek powstał w 2013 roku i nawiązuje stylem do swego poprzednika. Do budowy wykorzystane zostały cegły z dawnej kaplicy. Przypory, obramowania okien, przeniesiono również wyposażenie, ołtarz, kaplicę Drogi Krzyżowej i tym podobne. Przy kaplicy stoi krzyż, przeniesiony z ligoty tworkowskiej. W pobliżu znajdują się też słupki graniczne pochodzące ze zlikwidowanej wsi z okresu międzywojennego, gdy granica polsko-niemiecka biegła Odrą. Wraz z kaplicą w Grabówce został wybudowany Wiejski Dom Kultury, który jest częściowo rekompensatą za świetlicę wiejską w ligocie tworkowskiej zlikwidowaną w związku z budową zbiornika. W budynku znajduje się sala z pamiątkami z ligoty oraz izba stylizowana na izbę Ustarki. Przy okazji Grabówki należałoby wspomnieć o miejscach i tradycjach bliskich sercu każdego mieszkańca wsi. Bez wątpienia takim miejscem, oprócz pobliskiego Grodziska i Kopca, jest grób Bordynowskiej Pani, znajdujący się w otoczeniu pól między Syrynią i Lubomią. Została tu pochowana właścicielka tych ziem, Zofia Eleonora von Budenhausen. Niegdyś nad grobowcem miała znajdować się mała kaplica, uległa jednak zniszczeniu i nigdy jej nie odbudowano. Grób Bordynowskiej Pani jest częstym celem niedzielnych spacerów mieszkańców całej gminy. W maju 2018 roku dokonano ponownego pochówku Bordynowskiej Pani, po tym jak Muzeum w Wodzisławiu Śląskim przeprowadziło badania archeologiczne grobu.
Grabówka to bez wątpienia miejscowość, która nie powinna umknąć naszej uwadze, szczególnie przy planowaniu wyjazdów w celu zwiedzenia ciekawych zakątków śląskiej ziemi. Partnerem programu jest Radio Bercik, najlepsze radio w sieci www.radiobercik.eu. Jestem przekonany, że film pośrednio zachęcił Państwa do odwiedzenia tego urokliwego miejsca na mapie Śląska, jakim jest sołectwo Grabówka. Jednak cóż, ja mam Was tutaj zapraszać. Dzisiaj razem ze mną przy stole pani Gabriela Świeży, sołtys tegoż właśnie sołectwa. To ona zaprosi Was właśnie tutaj. Muszę powiedzieć tak nieskromnie, że bardzo się związałam. Jestem autochtonem, tu się urodziłam i jestem bardzo związana z tym moim miejscem. I teraz, kiedy już mam swoje lata, doceniam właśnie rolę tej swojej ojcowizny. I powiem Ci, Tomku, popełniłam sobie taki wierszyk. No, panie, które też tu działają przy Domu Kultury, gołężanki, one to ładnie zaśpiewają. No, ale ja wam tego nie zaśpiewam, dlatego że to jest jedna radość mojego chłopa, że jeszcze nie umie śpiewać. Czyli dzisiaj w wersji recytowanej. Tak, recytowanej. Jest takie miejsce na świecie, droższe niż wszystkie inne. Tu upływa me życie, to moje strony rodzinne. Dokoła stawy i pola, i domki wśród zieleni. Wiem, że to Grabówka. Jest moim miejscem na ziemi. Jest w naszej małej Grabówce, na górce kościółek mały. To dar starej Ligoty, dlatego miejsca chwały. Mamy też Dom Kultury. Lepszego nie ma w gminie. Tu się dzieje kultura. Na cały powiat zasłynie. Wspomnieć tu jeszcze musimy nasz spichlerz murowany, od XVIII wieku sypaniem nazywany. Jan Nepomucen Święty wśród lip ma swe czuwanie, w polu Bordynowska Pani ma wieczne odpoczywanie. Zapraszam wszystkich do naszej pięknej Grabówki. Drodzy Państwo, nic dodać, nic ująć. Po prostu trzeba się wybrać w to urokliwe miejsce. Przypomnę, że naszym gościem przy stole była dzisiaj pani Gabriela Świeży, sołtys sołectwa Grabówka. Dziękuję za poświęcony czas i myślę, mile spędzone chwile przy aromatycznej kawie w izbie u Starki. Dziękuję bardzo. Być kobietą, marzę ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, męczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Mieć pół kilo biżuterii, kapelusze takie duże. I od starych wielbicieli wciąż dostawać listy róże. Na makietach, wernisażach pokazywać się codziennie. Być kobietą, ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie. Ekscentryczną być kobietą, przyjaciółki niech nie milkną. Czas niech płynie w rytmie walca, dzień niech będzie jedną chwilką. Jakaś rola w głównym filmie, jakiś romans niebadany. Być kobietą w dobrym stylu, Boże daj mi. Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie. Mamy ceres za twardym panem, pewną siebie być okropnie. Może muzą dla poetów, adresatką wielkich wzruszeń. Być kobietą w każdym celu, przecież kiedy zostać muszę. Być kobietą, marzę ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Och, kobietą być nareszcie. O, najczęściej o tym marzę. Naleśniki smażę. Para, 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 pa, pa, para, para, para. Para, 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 pa, pa, para, para, para. Para, 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 pa, pa, para, para, para.
Poglądając w kalendarz, uświadomiłem sobie, że za kilka dni przypada Dzień Kobiet. Jak przystało na dżentelmena, jestem przygotowany, aby odpowiednio uczcić ten szczególny dzień w roku. Pozwólcie zatem, że udam się do naszej gościnnej izby, gdzie przesiadują właśnie teraz pani Gabrysia i nasza starka. Tak po prostu, goździk. Kwiat, który nie wiem dlaczego kojarzy mi się z Dniem Kobiet, a szczególnie z imprezami zwanymi babskimi cąbrami. Oj, co tam się dzieje? Same kobiety na sali, gwar, harmider. Ja rozglądam się po izbie i też zauważyłem dwie siedzące obok siebie przeurocze kobiety. Oj, nie byłbym mężczyzną, gdybym nie wręczył im kwiatków z życzeniami. Drogie panie, z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia wszystkiego, co w życiu najlepsze, najpiękniejsze, aby zawsze uśmiech był obecny na waszych twarzach. Jednym słowem, od wszystkich mężczyzn, całej ekipy pracującej bardzo ciężko co dwa tygodnie w programie Rozmowy w Izbie u Starki. Ten symboliczny kwiatek. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. No i tak się złożyło, że myślę, że chyba najrozsądniej będzie, kiedy mężczyźni wyjdą z tej izby, a panie zostaniecie same i będziecie świętowały wspólnie. Tak, jak dziękuję, to dziękuję. Dziękujemy za piękne kwiaty. Gabrysia, co ci to przypomina? No to mi przypomina kurde czasy komuny. Pra, bo jak każdy się... chłop musiał wtedy przyjść z Nelką. Tak, każdy chłop musiał z Nelką. Niekiedy ta Nelka już była, wiecie, taką inny sztyngel, nie? Ale była, była. I też, a co jeszcze ku temu zawsze było, pamiętasz? Rajtuzy! Ja, to było standardowo. Ale piękne te kwiatki ogromnie. Domy się to tu, troszkę do wazonika. Coś się to tam. Tak, już to mamy. Fajne. I pamiętasz, jak to dziecko było w ten Dzień Kobiet, pra? Ale. Kurczę, ale ja ci powiem jedna rzecz. Iż mój chłop też miał roztomańte tu koleżanki, znajome te. No i co, na Dzień Kobiet musiał im dziecko ten kwiatek kupić. No ale wiesz, jak kurz do baba, bo nie powiesz mi, że ty też nie, żeś krzywo zaglądała, że tyle tego kupujesz, prawda? No, ale ci on był sprytny. Wiesz, jak robił? Każdy kupił po takiej nelce czy po róży, co tam było, bo jak szło z grubej z roboty, to wiesz, jak te auta stoły pod grubą, te kwiatka sprzedawali. Ale żeby ją nie ryczała, to wiesz co mi dziecko, ten największy bukiet kupił. To ci powiem raz do roku, że ci od niego dostała piękny bukiet. Ale to, co tak człowiek myśla, zasłużył na to. Powiedz czy nie? Cały rok zasługujemy na to, żeby ten roz przynajmniej w roku ten kwiatko dostać. No ja se też tak myślę. I roz do roku se też tak mówimy siedzieć, baby. Ja bez ten dzień nic nie robię. Siedzę se jak paniczka. A ty na możesz waży... czterech synków, no to ja? Mokro ciebie. No toż to by też było, nie? Chłop ma gorszy, wiesz. Ja? No. On ma same baby. A, no widzisz, to jakoś to jest pogrodzone, ale ja ci powiem, dziecko mnie bedinują, obiad mi tam zeszykują, kawa, no ciasta nie upieczą, bo jak to chłopie, mało kiero, chociaż ci powiem, mam dwóch synków cukierników, ale oni przyjdą do domu, wiesz, i otworzą lodówka. Mama, a upiekłaś tam co na niedzielę? No, ale ku te kawie tam dziecko coś je. I to jest taki dzień, co niby se odpocznymy, nie coś se tam łykniemy, bo wiesz, teraz się siedzi w domu, ale tak jak wojskie, dwa lata temu, bo wojski rok już też nie było, to były takie babskie cąbry, chodziłaś też? Ja, oczywiście, że my chodzili każdego roku się babskie cąbry, my jeszcze mieli normalnie poprzeblikany. No jak to byli, musiał być. Jak my byli poprzeblikani, dziocha, co jedna to normalnie pomysł jeszcze miała inaczej. A jeszcze nasza przewodnicząca, Gizela, jak tam zaczęła wymyślać, to A wiele głupot się nagadało, pra? A co jeden drink albo jeden kieliszek, to język był gęściejszy. No. Lepszy się go dał. No wiesz, ci powiem, że niekiedy tak jak przyszła z tego babskiego cumbra, nie? Tak siadna, no jeszcze tak możliwie, ale zaglądam też na tego mojego, kurde, że on bardziej namlety jak ja.
No powiedz, czy tak nie było, że te chłopy w ten dzień kobiet były bardziej namryte jak te baby? Bo jak ci kupił ta Nelka, albo ci kupił ten, ten tulipan, bo potem też tam koło gruby stoli, tak jest, tulipany były. Jak ci przyniósł, to potem się mu doleżało. No to no. A co chłopu doszło? A co? No po kieliszku, no bo kajni, a jak tak zaszło 10 takich obleciał, no to wiesz, jak to było, to nie? No ale wiesz, jaki te chłopy są, taki są, ale ja myślę, że każdy chłop jednak w ten dzień kobiet o ta swoja baba dbo i zawsze jej tam coś kupi, nie? Chociaż wiesz, cały rok to też są całe chłopy, nie? Przyjdzie ci z roboty, siednie na szesnuk, babo, a możesz tam obiad, bo przyszedł taki narobiony, a ty od rana pra język, tak, nie? Dziecka do szkoły, obiad naważyć, wszystko narychtować i mu pod nos dać. Wiesz co, chłopa se też idzie wychować. No ale nasze chłopy są wychowane właśnie tak, że ta baba była doma i miała mu wszystko nagotować. Bo my są takie śląskie baby. Tak jest. Tak nas nauczyli. Ale wiesz, te śląskie baby się też zmieniają. Bo teraz już takich nie ma. Powiedz, czy teraz taką młodo kiero ci będzie tak kole chłopa robić? Chociaż broń Boże, żeby ich komu ubliżyła, bo też są baby. Ale już widzę tak i po tych moich synkach żonatych, że już te obowiązki są podzielone w chałupie. Mają podzielone, też mam zięciów i też wiem, każda baba se teraz chłopa umie inaczej wychować. Jo. Ale chłopy też są bardziej ambitne. Bo jak dają sobie pozór, że baba robi tak, to on się potem tak nauczy. No już niekiedy mają zdolności w kuchni, a niekiedy nie. Ale też takie chłopskie roboty to też baba nie robi, bo to też na chłopie wisi. Ogień poskładać, kiedyś popioły, były roboty podzielone. Była babska robota i chłopska robota. Tak. No, ale wiesz, mój chłop i gardiny powiesił. No jak ją w ciąży chodziła, to też, bo kajby tam po drabince skakała. I czy mu się to podobało, czy nie, musiał to zrobić. Ale wiesz, dzisiaj taki dzień, że se możemy na tych chłopów ponarzekać. Po to ten dzień jest, żeby se na tych chłopów ponarzekać, ale jakby to tak obejrzeć, to wcale tych chłopów nie mamy takich nie złych, wiesz, człowiek, żeby na nich człowiek tam... by zgrzeszył, jakby tam źle na nich padł. No ale wiesz, też ich chwalić tak nie idzie, bo potem nie, sobie bo myśleć, za dużo sobie domyśleć. Troszkę ich też trzeba niekiedy pomusztrować. Chociaż ci powiem, wiesz, najbardziej to się tak znerwowała, jak ten mój chłop się napędzają. Wiesz, ja ci powiem, on się mi zaczął do garców styrkać. Bo czemuś tego nie posoliła bardziej? A co to zaś dziś ważysz? A musisz to samo ważyć? Jak to wczoraj od? Dziś by chciał co inkszego? Ty też tak możesz? Ja też tak mam, to chodź. Łeżki mi zaczął układać normalnie w szuflodzie, bo kaś tam inaczej były poukładane nie tak. To zaś mi zaczął... No, ale ja sobie z tym dała radę, wiesz? Ja. Powiedziałam mu tak, panoczku, jak ty będziesz ważyć, to ty sobie to będziesz urządzać, a jak i uważa, to mi się do kuchni nie styrkaj. I nie, ci powiem, Bernatka, on se to tak wziął do serca, że do libuk się do tej kuchni nie styrkał. To ja ci powiem mój to samo, bo jak go raz po drugi opieprzyła, tak padło, ja cię smola se zrób sama. Chociaż nie powiem, wiesz, też mi tam się na nic zrychtuje, albo wieczerzo też tam coś zrobi, nie? Ale już obiad, ja ci powiem, ja mam też poukładane, tu cukier, tu mąka, to... I mogę iść po cimoku, drzwiczka otworza i tam to mu być. I żaden to nie ma prawa ruszać. Powiedz, czy tam nie ma. No wiesz, ja zaś tak, jak to powiedzieć, ja nie mam aż takiego nabożeństwa do gospodarstwa domowego. No ale po swojemu też ma każdy ta kuchnia urządzona i przyszykowana. No. Mój chłop teraz, powiem szczerze, wiesz co, teraz już mamy dodatkowe rzeczy, bo może co? Może zmywarka, to ci pomyje, nie? Pralka. Ale wiesz co, to też jest dobre, ale drugą stroną ci, jak tak byś jak siadła na wieczór i powiesz, o Jezus, ja się już tak narobiła, je tak zmęczono, a on ci powie, no babo, co żeś też to za cały dzień robiła? Gdyś piec ci obiad naważył, zmywarka ci pomyła, szmata ci delówka powycierała, żrosko ci popiglowało i tego do rzezie narobiono, no to wiesz co by cię wziono? Też tak jest. Ale powiem ci tak, teraz mi się tak przypadło, no wiesz, my już też mamy swoje lata, trudno, trafiło się. Nasze dzieci się tak starzeją, my są sztyc młody, tak sobie to musimy mi się, że jak normalnie była we szpitalu i tak sobie myślę, chłopie złoty, co ty tam będziesz dzisiaj ważyć? No ale dziocha ze mną Mieszko to go tam obsłużyła, a mówi mi go do, coś się babo martwisz? Z głodu nie umrzą. W sklepie, jo. U nas jest Ernest, mi naważył.
Każdy dzień jak miał, a jak to jak miał urozmaicone? Pra, lepsza każdy dzień krzokrauska. Ja. I umieli, a tak ci będzie dogadował, no bo to może mało posolone, a to może za twarde, a to może takie, a to może byle jakie. No ale wiesz co, co zrobimy, no nic i już nie przerobimy. Wiesz co, Bernatko, powiemy im tak, dziękujemy wam za to, żeście są. Żeście są. Ja. Bo, i że was mamy, mamy bo z kim bez pogodać. Was i ja. Powadzić się z kim. Tak, już wiedziałam. Ale wiesz jako, bez nich nie byłoby to. By nie było. Jest taka pieśniczka, ona ma dwie zwrotki, jedna tak. Kobieto, kobieto, choć tyle masz wad, cóż wart bez ciebie, cóż wart byłby świat. Tak. I se też te chłopy to muszą wziąć, inny, ja. Że to jeszcze mu druga zwrotka, wiesz? Ja. Mężczyzno, mężczyzno, choć tyle masz wad, to my by zaś tak do nich musieli ja. Powiedzieć. Też by ten świat nie był nic wart bez nich, prawda? Ale wiesz, choć my se tak narzekamy, to ja ci powiem i zdoną się, że my są gorsze od tych chłopów, bo te chłopy to zawsze były na pierwszym miejscu. Są bardziej pyskate. No, to ci powiem, że jednak Pomboczek wiedział, co robił, jak nas baby stworzył. Choć nam babom zdo się, że są my gorsze od chłopów, to ja ci powiem, że Pomboczek wiedział, co robi, jak nas stworzył. Bo co byłyby robiły te chłopy, jakby na świecie były inne same galoty? Kto by ich obrobił, dzieci rodził i ważył obiad? Wypłata każdy miesiąc brał, te dzieci chował i galoty prął. Wszystko to my, baby, robimy, bo po to my się rodziły, żeby temu chłopu we wszystkim dogodzić i to jego ciężkie życie osłodzić. Ale jaki nudny byłby ten świat, jakby tych chłopów nie było wśród nas. Tyś, Bernatka, o tych chłopach tak fajnie porobiła, aż mnie normalnie. No wiesz co, co my to wiemy, a co nie wiesz, co by my tak dostały. Troszkę ich se musimy też docenić, ale za dużo i nie ma co chwalić. Ale wiesz, już my se tam dzisiaj tak fajnie pogodamy, ja ci powiem, uciecha, bo my jak nie wiem co. Ale ja ci powiem jedno, jak się za rok spotkamy, to se zaś pogodamy. A za rok, prędzej. Padosz, no toż, lub na ten dzień kobiet. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie dzisiaj kobiety zdominowały nasz program. Za moment muzycznym gościem również będzie kobieta. Zanim jednak ją poznacie i będziemy mieli okazję porozmawiać, obejrzyjmy jeden z teledysków naszego gościa. Wspominam rysy twarzy twej, znów nocą
Ela Mika i gitarzysta Piotr Skupień są dzisiaj naszymi gośćmi. Witam Was serdecznie. Witamy Państwa serdecznie. Ela, tytuł debiutanckiej płyty Życie jest szansą. Wykonawca Ela Mika. Na początek pytanie wprost banalne. Skąd wzięła się Ela Mika na scenie muzycznej? Skąd wzięła się Ela Mika? Odpowiedź nie jest tak banalna i oczywista, jak samo pytanie, które zadałeś, ponieważ 3 lata temu pojawiła się we mnie taka potrzeba, trochę takie marzenie, aby zacząć śpiewać. Ni stąd, ni zowąd. Nie mam żadnej szkoły muzycznej gdzieś tam za sobą, więc nie spotkało się to może z jakimś tam mega pozytywnym odbiorem i aplauzem, ale stwierdziłam, że jest to mój cel, który chcę po prostu zrealizować i tym samym dążyłam do tego, aby właśnie taka płyta powstała, żeby Ela Mika zaistniała na naszej śląskiej scenie. Ela Mika jest taką osobowością trochę wash and go, czyli potrafisz zagrać na keyboardzie, potrafisz do tego zaśpiewać, ale jeszcze czegoś Ci brakowało. Brakowało Ci dobrej, żywej gitary. I chyba stąd pojawił się Piotrek u Twojego boku. Tak. Jak się Wam razem współpracuje, pracuje? Piotrek to jest taka świeża, żywa krew w naszym duecie, świeży powiew rzeczywiście takiej pozytywnej, młodej energii, czego mi bardzo brakowało. No i przede wszystkim świetne umiejętności, bo to rzeczywiście jest fantastyczny muzyk, który postanowił wesprzeć mnie w tej drodze. Zrozumiał przede wszystkim wizję, którą chciałam gdzieś tam przekazać. Postawiliśmy przede wszystkim na emocje, które Piotruś, myślę, że świetnie gdzieś tam też przekazał w tej linii melodycznej. Myślę, że razem po prostu zaczęliśmy się rozumieć muzycznie, co sprzyjało kompozycjom. Tak. Piotruś bardzo dobrze rozumie Piotrek, moje wizje. Z tego, co zdołaliśmy się poznać, to wiem, że nie tylko gitara akustyczna, ale w zasadzie każdą gitarę, którą złapiesz w swoje dłonie, jesteś w stanie z niej wydobyć dobre dźwięki. Na płycie Ela Mika Życie jest szansą. Sporo kompozycji i współkompozycji, jeżeli chodzi o muzykę Twoją. Czy masz jakiś decydujący głos, że ten utwór powinien być w takim stylu, ten w takim, tu powinna być taka gitara, czy to wszystko po stronie Eli? Jak najbardziej mam ten głos, bo komponujemy to razem i po prostu gdzieś podsyłam Eli pomysły, które wpadły mi do głowy pod jej melodię, a Ela patrzy, czy się jej podobają, czy chce coś takiego mieć na płycie, czy może gdzieś pójść w innym kierunku. Chociaż zazwyczaj raczej nie ma z tym problemów i dogadujemy się za pierwszym razem. Tak, ja też nie chcę Piotra w żaden sposób ograniczać, także daję mu sporo takiej swobody, a że tak, jego styl naprawdę mi bardzo odpowiada, to rzeczywiście najczęściej już za pierwszym razem się dogadujemy i to wygląda tak, jak można to usłyszeć na płycie. Ela, nie ukrywam, że nie słuchałem całej płyty, ale gdzieś tam wpadły mi w oko, czy też w ucho Twoje teledyski, Twoje nagrania. I gdybym miał cokolwiek powiedzieć o tej płycie, to powiem, że jest ona nieco inna od tych szlagierowych stylów, do których jesteśmy przyzwyczajeni na śląskiej scenie. Niemniej jednak postanowiłaś poniekąd zaszufladkować się na tej śląskiej scenie. Czy to był przypadek, czy celowe zamierzenie? Zgadza się. To znaczy tak, styl ciężko tutaj jednoznacznie określić, ocenić, ponieważ pierwszy utwór, który jest najbardziej taki rozpoznawalny, myślę, na naszej śląskiej scenie, to Przypominaj mi, i on jest w takim klimacie bardziej reggae, ale możemy też usłyszeć melodie latynoskie w klimacie baciaty. Pojawiają się rockowe nuty tu dzięki właśnie Piotrowi, więc ciężko byłoby mi określić na dzień dzisiejszy, jaki jest styl tej płyty. Ktoś mógłby powiedzieć, że może jeszcze troszkę szukamy. Ja bym może tak nie do końca powiedziała, że szukamy tego stylu, tylko bardzo intuicyjnie poruszamy się w tej naszej muzyce i to jest właśnie efekt, więc czy przypadek, może tak troszkę przypadkowo, ale bardzo intuicyjnie, tak po prostu czujemy. To są utwory, w ten sposób je czujemy. Czyli jednym słowem na tej płycie utwory dla każdego coś miłego. Tak, myślę, że tak.
Ela, praca na scenie nie należy do łatwych. Zresztą niejednokrotnie miałaś okazję o tym przekonać. Kilka razy odwiedzałaś lokalne stacje radiowe, teledyski okraszają ramówki stacji telewizyjnych. Co dalej? Jakie są plany Eli Mika na najbliższy czas? Co dalej? No nie ukrywam, że już gdzieś tam piszę kolejne teksty, przy czym staram się na razie jeszcze wstrzymywać z pisaniem kolejnych utworów, ponieważ później idzie to u mnie lawinowo i chcę nagrywać utwory jeden za drugim, przy czym całkiem niedawno ta płyta dopiero została wydana, więc chciałabym się troszkę pocieszyć też faktem, że ona jest, że jest gdzieś emitowana. Chciałabym poczekać na jakiś efekt, ewentualnie jaki będzie odbiór, więc myślę, że takich planów twórczych bezpośrednio na najbliższy okres nie mamy, ale planujemy rozpocząć pracę nad przygotowaniem się do koncertów, na które liczymy, że w końcu będziemy mogli zagrać. Piotrek, tęsknisz już za tym momentem, kiedy wyjdziesz na scenę z gitarą, a nie tylko w zaciszu studia? Zdecydowanie. Koncerty z publicznością to jest piękna sprawa, do której trzeba powrócić jak najwcześniej. Ela, większość tekstów czy wszystkie teksty Twojego autorstwa? Wszystkie teksty, każdy jeden tekst. A jak to jest z tymi tekstami? Nie obawiasz się tego, że w każdym tekście sprzedajesz odrobinę siebie publiczności i dajesz się poznać z każdej innej strony niż z tej, której do tej pory znali Cię? Sąsiedzi, znajomi, przyjaciele, najbliższa rodzina. Strasznie się obawiałam. Pierwszy moment był taki, pierwsze utwory w ogóle były bardzo takie bezpieczne, takie troszkę uniwersalne, ale potem wraz z czasem zaczynałam się zagłębiać coraz bardziej gdzieś tam w siebie, w to, co gdzieś tam przeżywam wewnętrznie. Pierwszą osobą, która w ogóle dostawała takie teksty już z melodią, to był Piotr. I no nie ukrywam, że po wysłaniu takiego tekstu z melodią do Piotra, no to czekałam po prostu jak na szpilkach, jaka będzie jego reakcja. Czyli taki twój cenzor. Tak, tak, strasznie. On w ogóle mnie bardzo motywował do tego. Ja czasami chciałam się wręcz nawet ograniczyć. Ja mówię, nie, no użyjmy innego słowa, bo to słowo jest zbyt takie osobiste, zbyt takie obnażające. A on mówi, nie, bo właśnie to najbardziej pasuje, to musi być to konkretne słowo, więc no obawiałam się, co powie mój mąż, co powie rodzina, teściowa. W dalszym ciągu teściowa pozostaje postrachem każdego małżeństwa. Tak. Bardzo odważnie napisałaś na swoim profilu facebookowym po wydaniu płyty i tutaj zacytuję. Jestem wdzięczna Bogu za wszystkie osoby, które spotkałam na swojej drodze, za każdą jedną emocję, której doświadczyłam, a która przyczyniła się do powstania mojego debiutanckiego krążka. W obecnych czasach niezbyt często wypowiadamy się o wierze, o Bogu. Zgadza się, masz rację, przy czym kwestia wiary dla mnie jest bardzo istotna. Nie ukrywam, że no, jednak żyjemy na Śląsku, dla którego rodzina jest bardzo ważna, kultura również, ale również wiara. Staram się być naprawdę wdzięczna za to, co mnie na co dzień gdzieś spotyka, za każde doświadczenie, każdą emocję. Nie ukrywam tego, że rzeczywiście wiara tutaj gra bardzo dużą rolę dla mnie. Jak będą wyglądały koncerty Eli Mika? Będziesz na scenie solo, z gitarzystą, czy będzie Ci towarzyszyć cały band? Na dzień dzisiejszy moja wizja jest taka, żebyśmy występowali ze sobą razem z Piotrem, czyli w duecie, czyli takie koncerty bardziej akustyczne. Nie ukrywam, że na przykład bardzo lubię niektóre z tych utworów właśnie w wersji akustycznej, tylko na przykład na gitarę, którą przygotował dla mnie Piotr. I bardzo chciałabym właśnie też taką wersję siebie i tej płyty gdzieś tam zaprezentować. Niektóre utwory są typowo akustycznymi utworami, ale nie wszystkie. Dlatego myślę, że te pierwsze koncerty, które będą miały miejsce, to będą koncerty właśnie akustyczne. Piotrek, tak to już jest z instrumentalistami, że my się wczuwamy w ten instrument. Kiedy grasz na tej gitarze, swojej gitarze odpowiednio dostrojonej, z odpowiednim brzmieniem,
to zauważasz jeszcze, że obok ciebie na scenie jest Ela, czy ty tylko i wyłącznie ty i gitara? Nie, no oczywiście zauważam, bo więź muzyczna jest bardzo ważna na scenie. Tak. Ja też nie pozwalam mu zapomnieć o tym, że ja tam stoję, nie ukrywam, tak, że sama też się wczuwam podczas śpiewania, nawet bardzo bym powiedziała, to takie jest też charakterystyczne dla mnie, więc te emocje na scenie na pewno się pojawiają. Ale jest też kontakt między nami. Tak, jest kontakt, tak, tak. Gdzieś tam cały czas spoglądamy na siebie, więc jesteśmy tam razem. Czyli potwierdza się to, że rozumieć się bez słów na scenie, to jest bardzo ważne. Tak, tak. Piotrek, wolisz, kiedy Ela mrugnie ci prawym okiem czy lewym okiem? Najlepiej oba. Czyli kiedy przymruży to piękne oczęta. Emocje na tej płycie dla mnie bardzo są ważne. Starałam się pisać te teksty w taki sposób, żeby odbiorca, który będzie słuchał tych utworów, będzie potrafił się też wczuć w te emocje, które mi towarzyszyły. Będą one takie wysłyszalne i każdy będzie potrafił gdzieś tam też się odnaleźć w tej muzyce. Ela, sporo mówisz o emocjach, kiedy na przykład przekazujesz te swoje teksty muzycznie. Nie ukrywam, że te emocje niekoniecznie trzeba nagrać na wideo. Kiedy ktoś zrobi ci zdjęcie na scenie, to też dają się zauważyć te emocje. Tak, są widoczne, tak. Ja bardzo, bardzo emocjonalnie wykonuję utwory. Czasami przyciąga to naprawdę uwagę. Rzeczywiście zauważyłam, że w momencie, kiedy gdzieś tam stoję i już się wczuję w klimat danego utworu, przyciągam ten wzrok. Także myślę, że warto też przyjść, zobaczyć, jak to wygląda w naszym wykonaniu na żywo. Drodzy Państwo, ja już trzymam zaciśnięte kciuki za to, żeby wreszcie odmrozili nasze sceny, żebyśmy mogli wyjść na scenę, a Państwa już teraz zapraszam na pierwszy popandemiczny koncert Eli Mika. Oczywiście nie będzie na scenie sama, będzie jej towarzyszył Piotr Skupień na gitarze. Trzymam cię za rękę, gorące w nas są emocje. Strach, onieśmielenie, serca mego drżenie, wielka tęsknota za szczęściem. Pusty pokój, szare meble, pozwól mi się w nim rozejrzeć. Jeśli zechcesz tylko i pozwolisz chętnie, miłością go dziś wypełnię, bo jedyne, czego pragnę, to dla ciebie żyć, mieć w tobie oparcie. Tą drogą biec, gonić za szczęście, by razem być. Czuję twoją siłę i lekkość niczym motylem. W oczach twoich radość, magiczne spełnienie, miłość i szczęścia promienie. Pusty pokój tak się zmieni, bo ja przy tobie, ty przy mnie. Cztery szare ściany wypełniły zmiany,
Ela Mika sporo opowiedziała nam o swojej debiutanckiej płycie oraz o sobie. No cóż, czas zaopatrzyć się w to wydawnictwo i sami Państwo ocenicie ten artyzm zawarty w jej utworach. Dziękuję za miłe spotkanie i wspólnie spędzony czas, a Państwu przypominam, że moimi gośćmi byli Ela Mika i Piotr Skupi. Dziękujemy Państwu bardzo. Kolejne, jubileuszowe, bo 10. spotkanie podczas rozmów w Izbie Ustarki dobiega końca. Drodzy Państwo, efekt końcowy, który Państwo oglądacie, to praca zespołu osób. Wszyscy dbają o to, by nie brakowało atrakcyjności naszych odcinków i każdemu z osobna należą się podziękowania. Roman, operator kamery. Marcin, pomoc operatora i dźwięk. Ola, cotygodniowa telefoniada. Iwona, dbałość o plan każdego odcinka. Pani Bernadeta, nasza starka. I ja, scenarzysta, a zarazem największy gaduła w każdym odcinku. Wszyscy kłaniamy się nisko i dziękujemy za Wasz doping i ciepłe słowa. Kłaniam się, Tomasz Cibak.